ten jar to jest, jakbyście chcieli. Mm-hmm. Jakbyście chcieli. I? Radio Conchita, witamy Państwa serdecznie. Conchita Radio. Radio, gdy Grecy mądrości. Gdy Grecy mądrości poszukują zawsze. A Żydzi. Muchas veces hemos tomado contacto con los humanos terrestres, quienes han querido ayudarnos en nuestra misión. Nosotros hemos comenzado el contacto, pero los hombres seleccionados no parecen ser lo suficientemente sabios y leales. Muchos tienen miedo de que sus congéneres no los dejan hablar sobre nosotros a lo que los. Ty to rozumiesz, no to zaczynamy. A ty kiedyś tam słyszałeś? No czytaj Biblię, czytaj. To jest taka Biblia, tylko kosmiczna. No, tak. Patrz, nawet na błękitno to jest wszystko za kwadratowane. Ta Biblia kosmiczna. A Żydzi bajek. Także to się cudów. Tam jest negatywna energia. Wszelki głupot. Ze wszystkich miejsc. Nawet tam, gdzie ty byłeś dzisiaj. Radio Conchita. To ty tam może, nie wiem, jako ta osoba taka bardzo abstrakcyjna. Taka... Nie, on był. On był i powiedział, że bardzo fajnie było. To jest taka jest fajna. To, że jest tam największe dobro, to nie oznacza, że każdy... Na pokaz coś tam robi. Nikt. No nie, tam nie. Robi, bo tam są Kalwini. A Kalwini to są jedni z najbardziej skromnych ludzi na świecie. Ale to złoto w bankach teraz będzie. Złoto. Sztabka złota. Po cichu się bank od dolarów wycofuje polski. PKO BP, bo to jest waluta śmieciowa. Ja ci mówiłem o tym, że Bóg ukaże USA za to, że oni będąc bogatymi czynią zło. Bo bogaty człowiek powinien czynić dobro, a nie zło. Rozumiesz? A oni tego nie potrafią zrozumieć, te kurwy amerykańskie. Na przykład napadli na biedniejszy kraj jak Rosję i Ukrainę. Kto to wszystko zrobił? Tak. Bo oni. Bogaty z biednym walczy. Także nie ma Związku Radzieckiego, nie ma mapy, nie ma planu Związku Radzieckiego, nie ma. Przepadło. W wielkich trzęsieniach ziemi. Ale się powoli odkształca, bo kawałkami ten Putin, te terytorium były ZSRR odbija od diabła. Zauważ, że już Krym przejął, wschodnią Ukrainę, Białoruś jest już po ich stronie, przejął od Gruzji, która z Amerykanami kręciła Abchazję. Widzisz, tu jest... Pies pogrzebany. Tam ocalały, salvaged. To taki już malarz. Co? Religia jest obca pojadana. Radio Conchita, słuchaj. Radio to kafem Euro Conchita Extra. Jest, koncepcja Boga jest nieprawdziwa. Zalecają ziemianom wyzucie się ze wszelkich religijnych uniesień, wygadzi. A jest to wszystko fałsz. Wszystkie religie, łącznie nawet z tą religią. Piękne ta sztuka. Znane, że jak takiego jednego nawrócą, to czynią go stokroć gorszym od diabła, który sam nie wie, w co wierzy. Co sekunda mu się zmienia, tak jak pogoda w mózgu mu się zmienia. No to po co taka wiara? A to raz to, a to raz tamto.
Raz mówiłeś przeciwko tym Żydom, potem mówisz, o dobrze, że oni są, i potem to, potem tamto, i w zależności od pokoty. Widzisz, jaki durny ten Mareczek, on zawsze mówi, że jak zadzwoni, to potem nie dzwoni, no bo już teraz to za późno, to już jemu nie wypada, zresztą wtedy już było za późno. Ale on taki szurnięty, ten Mareczek, że normalnie, wiesz, że on zadzwoni. A głupie to Boż. Myślę, że na niego będę strasznie czekać. Jak jest jakieś tam zaproszenie, to dobrze, zobaczymy. Trzeba będzie iść do tego Polskiego Radia. No są różne spotkania. Teraz, proszę ciebie, ta Unia Europejska organizuje, wiesz? Różnego rodzaju spotkania. No ludzie są zagubieni, ludzie są dziwni, ludzie mają podane na tacy, bo przecież jeżeli Bóg, powiedzmy, że jest ojcem, no to instrukcje od matki, od ojca są bliskie. A oni szukają, wiesz, tak jak ci faryzeusze, saduceusze, to co było proste, oczywiste, no to dlatego oni świadomi byli wtedy, kiedy tego Jezusa zabili. To oni byli świadomi. Dlatego tym bardziej ten cały naród żydowski, cielesny, nie ma racji bytu. Ja to nie wiem, jak to się można religijnie na naród żydowski powoływać. Przecież to, co było, to dawno przepadło. Przecież ten naród żydowski prowadził do Chrystusa, a Chrystus już był, Chrystus już oddał swoje życie, doskonałe zresztą, jako ten baranek, to i te baranki, i te krowy, i te osły, to co oni by chcieli w ofierze składać, to jest wszystko bez sensu, ale bez najmniejszego sensu, ani narodowego, ani patriotycznego, ani religijnego, to oni tego nie wiedzą, mają podane, jak na patelni, ale człowiek jest jak uparty osioł, to co jest możliwe, to co mu jest dane, to on to odrzuca, a sobie sam musi wymyślić, bo przecież po Bogu trzeba poprawić, po Bogu trzeba zmienić wszystko. I ludzie szukają, jak w ciemności chodzą. W ciemności, tak jest napisane w Biblii. Nawet Amosa, księga 3:1 mówi, że oto ześlę głód na ziemię, ale nie głód chleba i wody, lecz głód słuchania Słowa Bożego. Że nie będą chcieli słuchać Słowa Bożego, no bo szatan omamia bajeczkami, cudami, książkami, książeczkami. I Radio Tok FM mówi, proszę Państwa, jakie piękne książki są, proszę taką książkę, tutaj promocja książki, taki tytuł, taka, a o Biblii nic, Żydki, nic, widzisz, cichosza, ni mru, mru, tak. Także to są metody i działanie szatana, diabła, który chce ludzi jak najdalej odsunąć od Jezusa. Anita się wściekła, że nie była na wernisażu, mówi to, że wcześniej, ja wie, to trzeba było czytać wszystkie SMS o 14, o 15. No. Także, a dzisiaj mamy już który? 30, 31, no już 12 za 20, parę minut, także... Muszę dokończyć, nie mogę wyjść z tego, bo jest taki specjalny tryb. Także 30, 31 października i już listopad będzie. No ten miesiąc ma 31, to jest przecież bach co długi miesiąc.